Dziś Wielki Czwartek, liturgia mszy Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna święty okres Triduum Paschalnego. Dzień, który zawsze będzie kojarzył się z dwoma tajemnicami, dwoma sakramentami Kościoła, kapłaństwem i Eucharystią. Dwa nierozerwalne sakramenty. Kiedy byłem małym chłopcem, pamiętam tą książkę, Jan Paweł II, Dari Tajemnica, kiedy ta książka była na półce u moich rodziców. I pamiętam, że przeczytałem sobie ją z ciekawości, bo myślałem, co tam będzie ciekawego, o czym pisze Jan Paweł II. Nie rozumiałem wtedy tych słów, to było wszystko za poważne. Drugi raz sięgnąłem po tą książkę już w seminarium. Wtedy zupełnie innymi oczami patrzyłem na to, jak papież opisuje swoją drogę do kapłaństwa i chciałbym to dzisiejsze nasze rozważania zawrzeć właśnie w tym tytule. Dar i tajemnica. Kapłaństwo jako dar, sakrament kapłaństwa jako dar. Bo kto z księży ma pełną świadomość tego, czym został obdarowany? Kim ja jestem? Że Pan Bóg pozwala mi przy świętym ołtarzu w mocy Ducha Świętego przemieniać chleb i wino w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Kim ja jestem? Czym są te dłonie namaszczone przez przyjęcie sakramentu kapłaństwa i tym, że Chrystus wybiera sobie młodych ludzi, których powołuje, jak wtedy nad Jeziorem Galilejskim, kiedy szedł za nim Piotr i inni apostołowie. Jesteśmy w kaplicy seminaryjnej. To jest miejsce, gdzie młodzi ludzie rozeznają to powołanie. Właśnie, czy zasłużyli na ten dar. Ale w kapłaństwie, zwłaszcza dzisiaj, wielu księży potrzebuje naszej modlitwy. O to, by tego daru nie utracić. Żeby doceniać, jak bardzo Bóg sobie wybrał ciebie, kapłana, jako narzędzie. Do tego, byś w Jego imię rozgrzeszał ludzi w konfesjonale, jednał miłością miłosierną zagubione owce, by przy świętym ołtarzu dawać Boga ludziom jako pokarm na drogę do wieczności, by towarzyszyć na różnych elementach życia ludzi, których powierza, kapłanom, parafian, ludzi przypadkowo spotkanych poprzez sakramenty chrztu, przygotowania do bierzmowania, namaszczenia chorych. To wszystko, co jest bogactwem Kościoła w sakramentach, wszystko pochodzi przez tego człowieka, którego Bóg sobie wybrał, obdarował go, dał mu dar kapłaństwa. I Wielki Czwartek musimy o tym pamiętać, żeby modlić się za kapłanów, by tej wrażliwości na ten dar nie utracili. Tak jak pisze też o tym właśnie Jan Paweł II. Kim ja jestem, że Bóg mnie tak obdarzył? I też módlmy się za tych, którzy szukają odpowiedzi na głos powołania. Czy to jest ta droga, którą mam iść? Wielki Czwartek niech będzie takim dniem refleksji w tej przestrzeni życia Kościoła, jakim jest sakrament kapłaństwa i modlitwa o powołania. A druga to tajemnica. Tajemnica, czyli sakrament Eucharystii. Wiele razy, kiedy sprawuję Eucharystię, zastanawiam się nad słowami, które wypowiadamy jako kapłani z świętych tekstów liturgii, że te słowa mocą Ducha Świętego, mocą właśnie sakramentu kapłaństwa sprawiają, że tutaj na ołtarzu obecnia się żywy Chrystus, żywy Bóg i Pan. I to jest tak wielka tajemnica, której nikt z nas nie jest w stanie zgłębić. I wielu kanonów świętych, można ich wymieniać, każdy z tą tajemnicą próbował się zmierzać, doświadczać jej, ale nigdy nie została ona zgłębiona i nigdy nie będzie. To będzie tajemnica przez duże T. Bóg, który chce być blisko nas w Eucharystii. I tu jest pytanie też dla nas, jak wygląda moje uczestnictwo w Eucharystii, nie uroczystej, świątecznej, ale zwłaszcza takiej zwykłej, co niedzielnej, w okresie zwykłym,
kiedy przychodzę do kościoła, jak się przygotowuję do tej mszy świętej, jak wygląda moje zapoznanie się ze Słowem Bożym, które jest podczas tej niedzieli. Dzisiaj jest tyle aplikacji, tyle możliwości dzielenia się Słowem, nasze komentarze, które są w telewizji Dom Józefa. Jest tych możliwości więcej, żeby jeszcze bardziej wejść w tą tajemnicę Eucharystii. Pomóc sobie zrozumieć jasność symboli tego wszystkiego, co jest w naszych pięknych świątyniach ukryte, w obrazach, dziełach sztuki, malowidłach naściennych. To wszystko sprawia, że człowiek, który naprawdę chce się zmierzyć z tajemnicą Boga w Eucharystii, jeśli tylko chce, może to pojąć, może to przyjąć w mocy Ducha Świętego i tą Eucharystią może jakoś na nowo zacząć ją odkrywać. Jak wchodzi się na górskim szlaku, idziesz tym samym szlakiem, bo przecież msza i jego przepisy liturgiczne się nie zmieniają od wielu, wielu lat. Ale idziesz tym samym szlakiem, ale co innego cię zachwyci w innym miejscu tej wędrówki. Raz to może być dobrze przeżyty akt pokutny, raz może to być utkwiony wzrok podczas przeistoczenia, raz to może być właśnie Słowo Boże, które cię zatrzyma w tej Ewangelii, raz to może być przekazany znak pokoju. Eucharystia ma w sobie tyle tajemnic, że warto podejść gdzieś też w tym okresie Triduum Paschalnego do tego sakramentu, od takiej uroczystej strony i przenieść to na życie codzienne. Więc kapłaństwo jako dar, Eucharystia jako tajemnica i te dwie rzeczy, które przenikają się w tym pięknym dniu, jakim jest liturgia Triduum Paschalnego, która rozpoczyna się właśnie mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Życzę Ci, abyś pięknie przeżył ten nowo rozpoczynający się czas wielkanocny, tym świętym Triduum Paschalnym, a te dwa sakramenty niech przybliżą Ciebie do Boga.